Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu dostałem pytanie od Agnieszki. Pytanie dotyczy zagadnienia akceptacji innych osób, także jeżeli interesuje Ciebie odpowiedź na to zagadnienie, na to pytanie, to zapraszam serdecznie do oglądania. Cześć, ja mam pytanie z jednej beczki. Ostatnio zauważyłam, że mam takie momenty, kiedy nie akceptuję sposobu postrzegania życia innych ludzi, podejścia do codziennych spraw, zwłaszcza w związku. Mam problem z akceptacją. A kiedy spotykam ludzi podobnych do mnie, to naturalnie akceptuję ich sposób bycia. Kiedy jestem w flow, nic nie ma znaczenia, ale w codziennych sprawach czuję dyskomfort z tym związany, bo przecież pragnienie moje jest kochać. Coś możesz w tym temacie? Dziękuję serdecznie. Tak, mogę w tym temacie coś powiedzieć. Przede wszystkim nie dziw się, że nie akceptujesz sposobu myślenia innych ludzi, jeżeli inni ludzie mają inne poglądy od ciebie albo mają inny typ osobowości od ciebie. Tutaj polecam zrobić sobie test typu osobowości, bardzo prosty test według archetypu Junga. Tych testów zresztą jest bardzo dużo w internecie i możecie sobie je poszukać, ale to co je charakteryzuje to jest to, że są dosyć przejrzyste, klarowne i są takie dosyć dokładne, jeżeli chodzi o te testy osobowości. No, i wtedy możecie dostrzec to, jakie osobowości naturalnie będziecie przyciągać, a jakich nie będziecie przyciągać, tak? Jeżeli jesteś osobą otwartą, wrażliwą, empatyczną, no to osoby, które są gdzieś tam pozamykane w sobie, są raczej typami logicznymi, nieintuicyjnymi, no to nie będziesz za bardzo porozumiewać się z takimi osobami, tak? Niektórzy ludzie mają taką chęć, chęć, niechęć, taką tendencję do większej kontroli. I wtedy też bardzo często się z czymś nie zgadzają. Niektórzy ludzie mają taki styl buntownika, tak? Wojownika. Niektórzy ludzie są tacy dosyć sceptyczni, wycofani, zdysocjowani. Z własnego doświadczenia zauważyłem, że ludzie raczej wyrabiają w sobie jakieś takie cechy, używając różnych. Mechanizmów obronnych i preferują je nad innymi, i w ten sposób po prostu radzą sobie z rzeczywistością. Tutaj takie trochę naukowe podejście z mojej strony radzę podejść do tego raczej w stopniu takiej ciekawostki niż jakiejś takiej stricte konkretnej charakterystyki ludzi, bo naprawdę ludzie są różni, przechodzą przez różne doświadczenia różne traumy. Mają różne typy osobowości, różną genetykę, różne rodziny, różne uwarunkowania, i naprawdę tak na dobrą sprawę nie da się jednoznacznie każdego człowieka scharakteryzować. Co tutaj w tym temacie? Przede wszystkim ja bym nauczył się odpuszczać i raczej akceptować innych ludzi, bo z biegiem czasu zderzycie się z tym, że naprawdę ludzie. Mają różne perspektywy, ludzie mają różne przekonania, ludzie mają różne poglądy, i ta odmienność jest czasami tak zaskakująca, czasami jest bardzo dziwna, czasami naprawdę możemy mieć takie poczucie, że różni ludzie są naprawdę dziwni, albo to my jesteśmy dziwni, i ta różnorodność naprawdę może nawet wręcz przytłaczać człowieka, albo czasami dziwić, czasami ciekawić. Każdy może podejść do tego inaczej. Już samo to wideo, które ja teraz nagrywam, każdy z Was odbierze. Inaczej i stąd możecie potem przypatrzeć się różnorodności komentarzów pod filmem, tak? Ka każdy w tej chwili, gdy ja używam tych słów i mówię do kamery, prawdopodobnie usłyszy co innego, nie? Życie to taki jeden test ruszaka. To, co zobaczysz, to jest twoje. No pomijając już ten fakt, że każdy z nas filtruje rzeczywistość przez pryzmat swoich własnych potrzeb i wybiera sobie to, co mu pasuje najlepiej, tak? Taka nasza skłonność samolubna tego, że w ogóle istniejemy i, i, i żyjemy. Tak, co jeszcze w tym temacie? Kwestia akceptacji. Z własnego doświadczenia nauczyłem się, że warto jest akceptować innych ludzi. Odpuścić sobie chęć zmiany ich i odpuścić sobie chęć kontroli innych ludzi. Im szybciej do tego dojdziesz, im szybciej do tego dojrzejesz, tym lepiej dla ciebie. Możesz się z tym kłócić, stwierdzić, że nie, bo przecież warto jest argumentować i walczyć i bojować i mieć własne zdanie i być asertywnym i tym i tamtym. No oczywiście po części się z tym zgodzę, że warto jest być asertywnym i mieć własne zdanie i robić to co się chce i mówić to co się chce super, fajnie, mega to jest fajna sprawa, ale z biegiem czasu sam osobiście nauczyłem się, że czasami lepiej jest zamilczeć, czasami lepiej jest się nie odzywać, czasami lepiej jest po prostu robić swoje. Każdy człowiek jest na jakimś innym etapie zrozumienia i dojrzałości, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy człowiek też ma inny sposób reprezentacji rzeczywistości, radzenia sobie z tą rzeczywistością, każdy ma inny charakter. No i... Dla takiego łagodnego i spokojnego życia lepiej jest po prostu akceptować innych ludzi, i zostawić ich, eee, niech robią po prostu co chcą, tak? Patrząc na to z takiej perspektywy, że życie każdego z nas to jest jego własna projekcja, po prostu e, najlepiej jest nauczyć się patrzeć na życie drugiego człowieka jak na część siebie i nauczyć się dostrzegać w innych ludziach te części siebie. Tak jakbyś po prostu brał perspektywę drugiego człowieka jako częściowo perspektywę swoją własną i zamiast z nią walczyć, to po prostu lepiej jest dostrzec w perspektywie drugiego człowieka e, siebie samego. I wtedy jest dużo łatwiej, bo e, wtedy łatwiej otwieramy się na tą wrażliwość, empatię i akceptację i współczucie. E, I nie izolujemy się wtedy i nie odgradzamy się od innych ludzi i naprawdę komunikacja i relacje przebiegają dużo swobodniej, dużo łagodniej, dużo, dużo lepiej, tak? Dużo łatwiej się wtedy dogadać, zrozumieć, zaakceptować to, że ktoś ma inne potrzeby i w pewien sposób też nauczyć się realizować wspólnie te potrzeby. To tak tutaj na przykładzie związku, dlaczego wchodzimy w związki? Ponieważ mamy wspólne potrzeby. Jednym z aspektów budowania związku, czy takiej relacji partnerskiej jest nauka tego, jak razem wspólnie możemy zaspokajać te potrzeby. No, i tutaj na tym polu bardzo dużo można się nauczyć, i zazwyczaj, no, ludzie zazwyczaj dużo się uczą, tak? Ja przynajmniej bardzo dużo się uczę na tym polu. Także w tej kwestii myślę, że to tyle, nie chcę się rozgadywać, to jest bardzo prosta sprawa. Akceptacja to jest z jednej strony część naszego życia, aspekt świadomości, no, ale jest też ta druga sprawa, wyrobienia w sobie takiej osobowości, żeby po prostu nauczyć się to akceptować. I tak, myślę, że to tyle. To tyle jeżeli chodzi o ten film, to tyle jeżeli chodzi o to nagranie, jeżeli wyciągnęliście z tego coś wartościowego, zostawcie dla mnie łapę w górę, napiszcie komentarz, stawcie swoje własne przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Do zobaczyska, miłego, elo, buźka.